Szanowni Państwo, wczoraj wieczorem spotkaliśmy się na Placu Zamkowym, aby wspólnie uczestniczyć w celebracji symfoniczno-katechetycznej Cierpienie Niewinnych. Słuchając pięknej muzyki i tekstów biblijnych, w modlitewnej zadumie rozważaliśmy tajemnicę cierpienia. Dzisiaj spotykamy się tutaj, na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, aby uczestniczyć w radości nadania tytułu doktora honorowego jednemu z inicjatorów drogi neokatechumenalnej, panu Kiko Arguello, którego bardzo serdecznie witam. Szanowni Państwo, Uniwersytet nie dysponuje większym wyróżnieniem niż doktorat honoris causa. Nadając uroczystym aktem tę pełną symbolicznego znaczenia i wymowy wielką godność, wspólnota akademicka włącza wybranego przez siebie doktora honorowego do swojego grona, do swojej wspólnoty akademickiej. Dzisiaj tym gestem nasza Alma Mater pragnie wyrazić wdzięczność i szacunek wobec pana Franciszka Arguello za jego wytrwałe działania podejmowane na rzecz odnowy Kościoła w duchu Soboru Watykańskiego II, za stworzone przez niego dzieło ewangelizacji prowadzące wielu do źródeł wiary. Bardzo szanowni Państwo, zgodnie z ceremoniałem przystąpimy teraz do uroczystego wręczenia doktoratu. Nim to nastąpi, uprzejmie proszę ojca prorektora Andrzeja Derdziuka o czytanie uchwały Senatu. Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na wniosek Rady Wydziału Teologii nadaje tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II panu Kiko Arguello. Przyznając ten tytuł, Katolicki Uniwersytet Lubelski, wsłuchujący się w nauczanie błogosławionego Jana Pawła II, pragnie podkreślić oryginalny wkład pana Kiko Arguello w odnowę Kościoła po Soborze Watykańskim II poprzez prowadzenie oddalonych chrześcijan do biblijnych i liturgicznych źródeł wiary. Kiko Arguello wraz z Carmen Hernandez zainicjował niezwykle cenną dla współczesnego świata pochrzcielną formację duchową, zwaną powszechnie drogą neokatechumenalną, która jako forma wtajemniczenia chrześcijańskiego prowadzi na całym świecie działalność ewangelizacyjną, staje w obronie wartości życia ludzkiego, godności osoby ludzkiej oraz chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny. Tym tytułem KUL chce wyrazić szacunek dla Kiko Arguello za jego wkład w dzieło nowej ewangelizacji, misję ad gentes, nową estetykę sakralną, malarstwo, architektura, muzyka, a także w zbliżenie chrześcijaństwa i judaizmu. Bardzo serdecznie dziękuję ojcu prorektorowi. Proszę teraz księdza profesora Stanisława Zarzyckiego o objaśnienie racji decyzji Senatu, o wygłoszenie laudacji. Magnificencjo, księże rektorzy, ekscelencje, księża biskupi, szanowni państwo profesorowie, drogi Kiko Arguello, szanowni goście, zebrani na tym dziedzińcu. Szanowni Państwo, wiara w Jezusa Chrystusa jest drogą do osiągnięcia zbawienia w sposób ostateczny, powiedział papież Benedykt XVI w liście apostolskim na rok wiary, który aktualnie przeżywamy. I ponowił tam ważne wezwanie, które wcześniej wypowiedział w homilii podczas inauguracji swojego
pontyfikatu. Kościół jako całość, a w nim jego pasterze, muszą tak jak Chrystus wyruszyć w drogę, aby wyprowadzić ludzi z pustyni ku przestrzeni życia, ku przyjaźni z Synem Bożym, ku temu, który daje nam życie, pełnię życia. Cieszymy się bardzo z obecności pośród nas pana Kiko Arguello, świadka żywej, charyzmatycznej wiary, przemierzającego od wielu lat we wspólnocie ową drogę wiary do coraz pełniejszego życia w Chrystusie i drogę ogromnego zaangażowania w Kościele. Wielka jest nasza radość z obecności pośród nas proroka. Tak, nie waham się użyć tego słowa, jednego z wielkich proroków naszych czasów. Tego, który głosi: droga neokatechumenalna przebywana w świetle Słowa Bożego i w otwarciu się na chwalebny krzyż Chrystusa, znak największej miłości, wyzwala człowieka ze wszystkich skłonności bałwochwalczych i uczy postawy wrażliwości na Boga i bliźniego. Uczy proegzystencji na wzór samego Chrystusa, który ofiarował samego siebie za zbawienie innych. Ideałem wszystkich członków i wspólnot drogi neokatechumenalnej jest ucieleśnienie miłości Chrystusa silniejszej niż śmierć, zdolnej pokonać wszelki paraliżujący lęk pochodzący z konformistycznego ulegania idolom tego świata. Takiej miłości udziela Duch Święty wszystkim tym, którzy przyjmują postawę uwielbienia swojego Pana i Zbawiciela, i On też ocala ich w człowieczeństwie. Kierując się tą miłością, tą wolnością pochodzącą z Ducha, członkowie drogi cenią godność osoby ludzkiej, wartość małżeństwa i wielodzietnej rodziny i dają wyraz wielkodusznej postawy życia względem innych. Głęboki życiowy związek z Jezusem Chrystusem przeżywany w Słowie Bożym i sakramentach świętych, zwłaszcza w chrzcie ponownie odkrytym i w Eucharystii, sprawia, że wspólnoty neokatechumenalne bardzo aktywnie włączają się w dzieło nowej ewangelizacji prowadzonej przez Kościół w sekularyzowanym świecie i przynoszą wielkie owoce świętości i apostolstwa. To wyzwanie podejmują nie tylko katechiści, którzy dzielą się z innymi kerygmatem wiary, ale i całe rodziny. W rodzinie dokonuje się przekaz wiary dzieciom, głównie podczas niedzielnych laudesów. Życie rodzinne oparte o trójnóg, Słowo Boże, liturgia, wspólnota, daje podstawy do życia chrześcijańskiego, jest miejsce rodzenia się i powołania prezbiterów i cennych posłów wielu świeckich, stających się niejednokrotnie katechistami wędrownymi, głoszącymi dobrą nowinę. Przeżywając żywą ewangelizację wewnątrz siebie, rodziny pełne zapału dają następnie świadectwo o powołaniu do nowego życia w Chrystusie innym i wraz z prezbiterem zapraszają ich do wejścia na drogę wiary i nawrócenia. Kierowane duchem misyjnym udają się niekiedy do innych krajów, aby świadczyć tam o mocy wiary, wartości nawrócenia i miłości wzajemnej, zdolnej poruszyć serca tych, którzy są daleko od Boga i od Kościoła. Summis auspicis apostolice sedis, nec non serenissime rei publis apolonorum in probissimum atque piissimum virum Franciscum Arguello, qui ad renovationem ecclesiae preceptis concilii Vaticani II attendis valde contulit, quod una cum Carmela Hernandez initium dedit communitati itineris neocatechumenalis, quae officium evangelizandi exercens homines ad fontes fide ducit, sententia facultatis theologiae
a senatu academico comprobata, doctoris sacre theologiae, honoris causa, nomen et dignitatem, jura et privilegia contulimus, in eiusque rei fidem, hoc diploma, sigillo maiore, Catholice Universitatis Lublinensis, Ioannis Pauli II, Sacratissimo Cordi Jesu dicate, sanciendum curavimus. Temu doktorem honorowym naszego uniwersytetu został Józef kardynał Ratzinger, prefekt Kongregacji Wiary, późniejszy papież Benedykt XVI. Także papież Jan Paweł II był profesorem naszego uniwersytetu. Na liście doktorów honorowych uczelni znajduje się wiele wybitnych i zasłużonych dla Kościoła i społeczeństwa postaci. Jako wielki kanclerz Uniwersytetu wyrażam ogromną radość, że do grona tych wspaniałych osób wpisuje się dzisiaj pan Kiko Arguello, twórca drogi neokatechumenalnej. To wyróżnienie kieruje się do niego osobiście, do jego najbliższych współpracowników, ale także dla wszystkich, którzy tę drogę tworzą. Drogę, która przynosi wspaniałe owoce. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus mówi, że po dobrych owocach można poznać jakość drzewa. Drzewo, które zasadził Kiko na niwie Kościoła, przynosi wspaniałe owoce w dziedzinie rodziny, powołań kapłańskich i zakonnych. W dziedzinie misji, nowej ewangelizacji, a także dialogu międzyreligijnego, zwłaszcza dialogu z judaizmem. Życzę panu Kiko i całej drodze neokatechumenalnej, aby te owoce były jeszcze obfitsze, aby ubogacały Kościół, aby dynamizowały nową ewangelizację, do której wszyscy jesteśmy wezwani. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu arcybiskupowi i proszę pana Stefana Gennariniego o zabranie głosu. Z wielką radością i imię wszystkie braci i siostry na drodze katechumenalnej na cały świat, jak najbardziej tu w Polsce, jeszcze najbardziej tu w Lublinie, życzymy się dla doktoratu honoris causa Kiko Arguello, który razem Carmen Hernandez dawał nam ten ogromny dar, który jest droga neokatechumenalna.
tradycji uniwersyteckiej należy, że w czasie takiej uroczystości, jaką dzisiaj przeżywamy, jest wygłaszany wykład. Bardzo proszę pana Kiko, aby wstępując do naszej wspólnoty, podzielił się swoimi przemyśleniami. Con permesso del rektore e tutti, za pozwoleniem rektora i wszystkich, vorrei fare una piccola preghiera. Chciałbym pomodlić się. Chciałbym creare un momento. Możemy się pomodlić chwilę? Te benediciamo a te, Signore, Padre nostro, Dio di immensa gloria. Błogosławimy Cię, Panie Boże nasz, Królu wiecznej chwały. Aiutaci questa giornata, aiuta me. Pomóż nam tego dnia, pomóż mi. A questa università. Temu uniwersytetowi. Donaci do Santo Spirito. Daj nam Twojego Ducha Świętego. Abbi pietà di noi. Miej miłosierdzie nad nami. Te lo chiediamo nel nome del tuo figlio, per mediazione della Santa Vergine Maria. Prosimy Cię to w imię Twojego Syna i poprzez wstawiennictwo Świętej Dziewicy Maryi. Bene. Io la prima cosa che devo dire. Dobrze, pierwsza rzecz, którą muszę powiedzieć. Grazie. Dziękuję. Per essere stato fustigato. Fustigato? Sì. Ah, zostałem biczowany. Zostałem biczowany. Mi sento come uno che l'ha messo della colonna. Czuję się jakby kogoś, jak ten, którego przywiązali do kolumny i go biczowali. Ogni lode è una fustigamento. Każda pochwała to jest jeden bicz, jedno uderzenie. Io sono un peccatore. Ja jestem grzesznikiem. Per me potermi questa cosa stare qua. I dla mnie ubrać się w to tutaj i tutaj stać to. È una sofferenza. To cierpienie. Non mi aspetto come cristiano. Altro che persecuzioni. Jako chrześcijanin nie oczekuję niczego innego niż prześladowań. Jako chrześcijanin powinienem iść śladami Chrystusa, che è stato odiato, który był znienawidzony. Sempre odiato. Zawsze znienawidzony. Perseguitato. I prześladowany. Io mi dicevo oggi, devo essere umile. Ja dzisiaj sobie mówiłem, mam być pokorny. Devo accettare tutto questo. Muszę to wszystko znieść. Bardzo serdecznie dziękuję za głębokie w treści słowa, za interesujący wywód, wykład, ale i homilię, wykład, ale i głębokie świadectwo wiary. Zgodnie z naszą tradycją akademicką odśpiewamy radosną pieśń, kończąc naszą uroczystość. Cieszmy się. Gaudeamus, igitur.